Cześć. Dziś chcę poruszyć temat dość trudny, ale ważny. Chodzi mianowicie o moralność. Bo moralność jest jednym z najczęściej wciskanych nam elementów propagandy teistycznej. Wszystkie religie uzurpują sobie posiadanie monopolu na tę jedyną, właściwą i poprawną wykładnię moralności. Nieważne, czy mówimy o islamie, chrześcijaństwie, buddyzmie czy scjentologii. To oni posiadają receptę na zasady moralne i bez nich jesteśmy jak dzieci we mgle. Bez religijnej moralności wszyscy bylibyśmy dzikimi, skaczącymi sobie do gardeł dzikusami. Czy tak jest w rzeczywistości? Oczywiście, że nie. Tylko trzeba wyjąć głowę z bajek i wszechotaczającej nas propagandy religiantów i po prostu się rozejrzeć. Ale zacznijmy od tego, czym jest moralność. Gdy zapytamy kogokolwiek o definicję moralności, to zapewne powie coś w stylu: to umiejętność odróżnienia dobra od zła. Definicja taka wydaje się okej, ale jest tak naprawdę pełna dziur, niedopowiedzeń i generalizacji. Czyli jest bezużyteczna. Bo czym jest dobro i zło? Czy nie jest przypadkiem tak, że coś, co dla ciebie jest dobre, może być złe dla mnie? Czy te pojęcia nie są zbyt ogólne, zbyt, że tak powiem, pospolicie zniekształcone, by mogły być użyteczne w rzeczowej dyskusji? W moim odczuciu tak właśnie jest. Jak zatem zdefiniować moralność bez używania pojęć dobra i zła? Moralność jest z całą pewnością zbiorem jakichś norm, zasad. W Wikipedii znajdziemy definicję, która głosi, że moralność to zasady, normy, które określają, co jest dobre, a co złe. Czyli wpisują się w schemat, który ja odrzucam. Jako że nie ma czegoś takiego jak obiektywne dobro lub obiektywne zło, no przynajmniej ja nie wierzę w takie pojęcia, to musimy przesunąć tę definicję na bardziej konkretne miejsce. Może w kierunku krzywdy? Spróbujmy. Zastrzegam, że to będą dywagacje, przemyślenia. Nie pitolcie mi w komentarzach, że kłamię czy przeinaczam fakty. Ja się głośno, publicznie zastanawiam. Jeśli masz zamiar dyskutować z moimi przemyśleniami, zaproponuj alternatywę dla moich propozycji. Nie cytuj Biblii czy innych bajek. A tak w ogóle to przeczytaj Biblię, albo jakąkolwiek inną świętą księgę i wrócimy do rozmowy. Moralność jest zbiorem norm, zasad, które mają na celu minimalizację lub wyeliminowanie krzywdy fizycznej, psychicznej lub jakiejkolwiek innej z relacji międzyludzkich oraz interakcji ze środowiskiem naturalnym. Jak widzicie, takie ujęcie moralności jest nie tylko szersze, ale dość konkretne i przede wszystkim eliminuje możliwość arbitralnego wrzucenia definicji dobra i zła. Krzywda jest pojęciem konkretnym, jasnym, bo możemy powiedzieć, że składanie ofiar z ludzi danemu Bogu jest dobre, ale nie możemy powiedzieć, że przez taką ofiarę nie dzieje się nikomu krzywda. Wejdźmy w świat religijny, który zdaje się, że porwał moralność jakiś czas temu i nie chce się przyznać, że już dawno to dominium utracił. Czy religie są moralne? Według mnie nie. Bo moralność to nie jest stały, narzucony zestaw reguł. To dynamiczny zbiór norm, który musi podlegać ewolucji wspólnie ze zmianami społecznymi i indywidualnymi człowieka. W jaki sposób dekalog judeochrześcijański ma być wytyczną moralną? Bo na 10 obecnych tam przekazań, 2 mają przełożenie na dzisiejszą praktykę. Nie zabijaj i nie kradnij. Nic ponadto. Nie ma nic niemoralnego w myśleniu o czymś w dowolny sposób. Nie ma nic niemoralnego w wyznawaniu innych bogów, czy pracowaniu w święto. Jeśli spojrzymy na odniesienie do krzywdy, nie ma nic niemoralnego w odrzuceniu swoich rodziców, jeśli ci ją wyrządzają. Pomijając kwestię, że tak naprawdę te prawa, które pojawiają się w dekalogu i przetrwały w naszym prawodawstwie do dziś, są prawami starszymi od Biblii. Więc to nie jest tak, że przyszedł Bóg i oznajmił ludziom, jak mają żyć. Doszliśmy do tego wcześniej, sami. A że ówcześni Hebrajczycy musieli mieć to podane jako boski nakaz, pokazuje tylko, jakim prymitywnym ludem byli. Bo prawa religijne nigdy nie miały za zadanie być uniwersalnymi prawdami moralnymi. Miały i mają tylko jedno zadanie. Zabezpieczyć posłuszeństwo wobec konkretnej religii, konkretnego Boga i lub konkretnego Kościoła. Prawa religijne nigdy także nie były obiektywnymi prawami moralnymi. Gdyby tak było, to wszystkie religie miałyby je identyczne i w zasadzie nie różniłyby się poza formą rytuałów i imieniem Boga. Niczym by się nie różniły. Religie mogą wspierać powszechną akceptację pewnych zasad moralnych, ale nie są ich źródłem. W religiach chodzi głównie o kontrolę nad ludźmi. Więc w powszechnie akceptowane normy moralne wplata się zakazy dotyczące rytuałów, zakazów i wskazań, które z moralnością nie mają nic wspólnego.
Zresztą, jeśli zatrzymamy się w mitologii judeochrześcijańskiej, to dostrzeżemy jedną ciekawą rzecz. Mianowicie, jeśli ktoś z Was czytał Biblię od deski do deski, to na pewno zauważył, że w tej książce jest mnóstwo rzeczy, które rzekomo robi Bóg, źródło wszelkiej absolutnej moralności, i te rzeczy są dla nas okropne, niemoralne, niewłaściwe, po prostu złe. Gdyby którąkolwiek z tych rzeczy zrobił człowiek, to od razu w naszych oczach stałby się psychopatą, bydlakiem i mordercą. Nie chodzi mi o teologiczny spór, czy Bóg mógł to zrobić. Chodzi o to, że jeśli dostrzegasz tę prawidłowość, to oznacza, że moralność nie przychodzi z tej książki, nie jest jej źródłem. Bo podobno wszystko, co robi Bóg, jest dobre. I gdybyśmy brali swoją moralność z Biblii, nie mielibyśmy wątpliwości, że zabijanie dzieci i niewolnictwo jest niemoralne. Oczywiście przykłady takich zachowań z Biblii można mnożyć. A jeśli uważasz, że w przypadku Boga lub jakichkolwiek innych okoliczności takie zachowania są moralne, to masz problem z własną moralnością i to poważne. Polecam jakiegoś specjalistę. I tutaj weszliśmy do clou tematu. Czy istnieje obiektywna moralność? Czy może moralność jest relatywna? Otóż ja uważam, że nie ma obiektywnej moralności w sensie uniwersalnych zasad. Istnieją pewne paradygmaty, które są w nas wpajane na drodze wychowania, socjalizacji. Są też pewne reguły, które akceptujemy jako myślący i współczujący członkowie społeczności ludzkiej. Nie da się jednak wypisać tych zasad w kamieniu. Czy zatem moralność jest relatywna? Też nie. Bo nie możemy powiedzieć, że moralność jest zależna od tego, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i w jakiej sytuacji się znajdujemy. Nasz stosunek do przyjętych norm moralnych jest subiektywny, ale sama moralność nie jest relatywna. Prosty przykład. Według mnie relatywne są moralności wyprowadzane z systemów religijnych. Oczywiście religianci będą się przed tą tezą bronić, ale fakt jest taki, że prawa moralne religii są zależne. Są w relacji do Boga lub bogów. Jeśli dany Bóg uważa, że coś jest dobre, to jego wierni przyjmują to jako moralne. To jest relatywizm. Nie na poziomie jednostki, ale na poziomie systemu. W to wszystko wchodzi wielkimi buciorami kwestia wolnej woli, ale o tym pogadamy za tydzień. Jeśli chcesz pogadać, masz uwagi do moich myśli, no wiesz, do czego służą komentarze pod filmem. Zastrzegam od razu, że wszelkie ataki personalne, które już miały miejsce pod moim adresem lub innych dyskutujących, będę karczował bezlitośnie. Więc jeśli chcesz rozmawiać, rozmawiaj na temat, nie o ludziach, z którymi dyskutujesz. Oczywiście proszę Was o łapkę w górę, suba i udostępnienie tego filmu. Do zobaczenia.